słuchajcie, co ten YouTube odpierdala za numery? Bo normalnie bez komentarza. Patrzcie, live bez tematu, wczorajszy, vintage, realistic. Zablokowany na całym świecie. Klikamy, sprawdzimy, jaki jest powód. Powód, jakieś chińskie znaczki, Adagio, coś tam, nie? No dobra, czas trwania tej niby za utwory, zasady, film zablokowany we wszystkich krajach, strona zgłaszającego roszczenia, Victor Entertainment Inc. jakiś tam, coś tam. I teraz tak, otwórz fragment. To trwa akurat pół minuty, 47:14 do 47:46, otwarzamy fragment. Słuchajcie, słyszycie tu jakiś utwór? Straszna ścieczka z tymi. Wczorajszy live. Ja tu nie słyszę żadnego utworu. Żaden utwór nigdzie tutaj nie był odtwarzany. Trzeba go troszeczkę rozizolować. O co tu chodzi? Ale kable, kurde, jak w tym, jak w przemysłowym sprzęcie. No, do 40. Do 47:50. Czyli gdzie tu był ten utwór? 47:46, od 47:14. Otwórz fragment, jeszcze raz. Zrobimy głośniej. Ja tu nie słyszę żadnego utworu, słuchajcie. No i co teraz mam zrobić? Usunąć ten utwór? Usuniemy ten utwór, zobaczymy, jeśli wokal z całego... Cicho, ten film zawiera elementy audio, które są chronione prawami autorskimi. Co oni tu napisali? Momencik. Ale kable, kurde, jak w tym, jak w przemysłowym... Autorskimi, co może wpływać na jego dostępność, no to no, usuń utwór objęty roszczeniami. No jajca, słuchajcie, jajca. Nie ma żadnego utworu, a film został zablokowany na całym świecie. Dobra, zobaczymy, cofnij, usuń ten utwór, zapisz. Zobaczymy, co zrobi. Jeśli wyciszy cały wokal z całego, no to... To jest właśnie, kurwa, YouTube. Przepraszam za przekleństwa, ale wiecie, co wam powiem? No brak słów, kurde. Normalnie brak innych. Zablokowany na całym świecie. Proszę bardzo. Trwa edytowanie. No zobaczymy, co oni wyedytują. Także ja pozdrawiam i to by było tyle na temat YouTube'a. Kurwa, jajca sobie robię. Nic poza tym.